Dawała. To dzisiaj mamy zdrowia. Chyba środę. Ja się tak dokładnie. Sesja zimowa czy letnia? Za dokładnie, nie dokładnie. Wy tak nie dostanie. A wy tak to wyjecie. A NW ja nie wiem jakie tam. Ale Jarek pisał się w razie czegoś w siebie. Bo chłopcy pytali, jeszcze było szkodzić, żeby dostać 100%, nie? Uciąć trzeba. No i co z tymi studentami? Nie. Ale zaczęłaś mówić i co? Ale nie. No mów, dawaj. Nie, już wy to znacie. Jak nasz student zdawał egzamin. A pełna jest za jądrem, to jest 100%. Medycynę studiował. No i na egzaminie dostał pytanie. Czy krowie można zrobić skrubankę? O Jezu. No i ten, nie oblał, nie? I poszedł do baru, taki smutny chlap w tym barze, na jeden barman. No i co się stało? A on, no bo czy krowie można zrobić skrobankę? O kurwa, on się... Zbierdaj. Dlaczego taki smutny jesteś? Dlaczego ty krowie można zrobić? O tu macie, pierdoliłeś się. Pijany student może zdawać egzamin. No, no wyjątkowo może. Chyba dajcie w łatkę. Nieś się w łatka. Za łatka, żeby znał. Za łatka, żeby znał. No i co, Władek, zdałeś? No zdałem 3/4, nie przyjęli, bo miała szyjkę uszczerbioną. To się podoba kawałek. Ksiądz prawosz wyjeżdżał na urlop. Ja nie umiem odmówić. On coś leje się. Ksiądz prawosz wyjeżdżał na urlop. No i żeby tutaj zabezpieczyć funkcjonowanie parafii, wezwał tego swojego jakiegoś wikariusza, zrobił mu tam rozpiskę, co ma robić, nie? I mu rozpisał, jakie ma punkty dawać przypowiedzi, nie? Tak przyszło tam. Jeden człowiek powiedział, no, przerzucił zeszycik. Tak, przyszedł następny, przerzucił zeszycik. Ojcze na. Okej. Okay. Przyszła panienka, mówi, że brała do buzi. Przerzucił w jedną stronę, w drugą stronę. Nie ma. O kurde. Jeszcze raz, w jedną stronę, w drugą stronę. Nie ma w zabanie, do buzi nie ma. Ale tak myśli. No niech on szybciej myśli. Tak, przy. No dawaj. Przy proboszczu to są ministranci. Zapytam ministrantów, oni zawsze wiedzą, nie? I tak się wyjmują chłopaki. Co ksiądz proboszcz dawał zabranie do buzi? Chłopaki Snickersa. O, my. Tak, to jest też dobre. W pewnym momencie tuż orkiestra, nie? Ogradzają kratami arenę, puszczają. Wielkie, gruste, te dzikie zwierzęta. Wychodzi preser. Orkiestra tuż. Preser podchodzi do lwa. Otwiera mu paszczę na całą szerokość, spuszcza spodnie, nie? Cicho, suwa mu genitalia do paszczy, bierze taką drewnianą pałkę i tego lwa. Łubudu, ale nic, nie? No i odciągnął spodnie, na tak, oczywiście, na widowni aplauz. Uciszy widowni, mówię, proszę Państwa. Dobra. To widzę, że wszyscy znają. Nie. Proszę Państwa. Może ktoś z Państwa by chciał spróbować, nie? Zamarła cisza na widowni, w pewnym momencie nieśmiało ręka tam do góry, nie? Babcia wstała. Panie Treser, ja bym chciała, tylko żeby pan tak tą pałką po głowie nie bił. Dobra. O kurde. Zobaczy się. Cześć, ciasteczko. Dogadamy się? No, pod to. Jak się dogadamy? Snickersa może?
Może być Grześek, bananowy. Ale... Bananowego Grześka chcesz? Ja pijam. Rozdaję bananowe Grześki. Nie chcę. Moje przydział bananowy jeden tak się wiesz, kryguje, tak się wiesz, chowa. Aha. Ale widzę, że... Musiałem wiesz, jak spysznica. Że się wstydzi. Jakaś sieć jest, ale zabezpiecza. Masz jeszcze worek? Teraz sprawdzę. Tak. Szykujemy się do wyjścia. Idziemy na lans. Będziemy się lansować. Marcin poszedł, zamyka przód. Oj. No skąd ty wiesz? Ale ładna przebiteczka będzie. Tylko Marcin w głowie. Rozsypniemy. Ala, stój.